Omruga. Dobrze. Będę te fragmenty zaznaczał i omawiał. Tak jak było przy nadajniku, potrzebujemy bibliotek. Biblioteka SPI NRF24L01 oraz RF24H. Dobrze. Następnie potrzebujemy sobie zdeklarować piny dotyczące PINu CE i CSN. Są one tutaj zaznaczone. Oczywiście mamy też nasz adres. Ten tunel nasz, który będzie służył nam do komunikacji. Podobnie jak było tam. Tworzymy zmienną obiekt radio. I w konstruktorze podajemy numer PINu CE oraz CSN. Idąc dalej, mamy znowu stworzenie zmiennej tablicowej integer 11 komórkowej. No i ja sobie przyjąłem takie założenie, że takim oznaczeniem zaznaczę kod dotyczący właśnie tego nrf -a. Jeżeli chodzi o silniki, to tutaj mamy silniki, które są podpięte do naszego hardcara. Silnik pierwszy, silnik drugi oraz piny PWM. O mostku L293D był już materiał, więc polecam tam poszukać gdzieś sobie w playliście. Dobrze, idąc teraz do funkcji Setup. Tutaj mamy fragment dotyczący naszego NRF. Yy, otwarcie tak naprawdę yy, transmisji między Arduino i NRF-em, następnie kanał, na którym będziemy pracowali, yy, siła sygnału oraz prędkość transmisji. Następnie otwieramy tak naprawdę tunel, yy. Z adresu, no i tutaj możemy wybrać liczbę 0 lub 1, yy, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale można komunikować się dwukanałowo. Yy, jakby to nazwać? Yy, tak naprawdę odbiornik może też wysyłać dane do nadajnika. Yy, jak to zrobić? Może, jeżeli będzie zainteresowanie w komentarzach, powiem Wam to. Bo mam taki jeden gdzieś przygotowany właśnie projekt, gdzie robot komunikuje się z nadajnikiem. Więc jak będziecie ciekawi, chcieli to z... dajcie wyraz w komentarzach, a taki materiał za... na pewno tutaj się pokaże, jeżeli po prostu o niego poprosicie. Yy, dobra, czyli tutaj mamy otwarcie na mm, pierwszym. No to nie jest kanał, to taki stan. Na stanie pierwszym. No, odczyt na stanie pierwszym. No i mamy rozpoczęcie na słuchu, czyli zbierania informacji z eteru. Yy, dobrze. Yy, Potem mam stworzoną sobie taką zmienną, która analizuje dane odczytane z Etheru, tak bym powiedział w skrócie już przechodzę. O, tutaj mamy, jeżeli radio jest aktywne, uruchamia się ten warunek. No i tutaj mamy funkcję, tak naprawdę, a, zresztą wcześniej, tutaj mamy odczytany pakiet wysłany do naszego odbiornika, czyli do naszej zmiennej wpisujemy. O takiej wielkości, te dane, które dostaliśmy, i staramy się je skonwertować w ten oto sposób. A tak naprawdę dzięki tej bibliotece, konwertują się one i dostajemy je w zmiennej tablicowej data. Następnie mamy nazwaną odczyt, i ja sobie tam poszczególne komórki wpisałem, po to, aby po drugiej stronie, w tam gdzie mam deklarację odczyt, te komórki. Ponazywać sobie odpowiednio, że to jest na przykład yy, komórka. Odczytu osi X, osi Y dla jednego, dla lewego joysticka, potem przycisk, 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 no i potem mamy prawy joystick. Prawy joystick mamy X i Y. Dlaczego tak? Ponieważ na początku korzystałem z joysticków, tylko czy pilotów z jednym joystickiem, już potem mi się nie chciało konwertować wszystkich moich robotów, więc to ten odczyt kolejnych joysticków dałem na końcu. Dobrze. Następnie, w jaki sposób możemy wymusić ruch naszego robota? Oczywiście za pomocą instrukcji warunkowych. Obsłuszmy, tak naprawdę, joysticki. Tutaj. Fragment, to jest prawy joystick, to nas nie interesuje, może weźmy lewy joystick. To jest lewy joystick. Słuchajcie, jeżeli wartość odczytana na, z zmiennej Y-axis będzie większa od 650, no to domyślamy się zgodnie z programem, że będziemy jechali do przodu. No i tutaj potem zaczynamy sobie konwertować między innymi do Naszego pinu PWM, aby ten robot nie startował z pełną prędkością, tylko żeby ta odczytana wartość od 650 do 1023 została przekonwertowana na wartość od 0 do 250. No i ja będę mógł to sobie wysłać na piny PWM, żeby one z odpowiednią prędkością ruszyły naszym robotem. Ja to sobie jeszcze stworzyłem dodatkowe zmienne pomocnicze, aby wyregulować sobie silniki, bo niby te silniki są. Takie same, bo mają przekładnie 48 na 1 ale jednak pracują one różnie. Od czego to zależy, trudno powiedzieć. Czasem się zdarza tak, że silniki nawet z tej samej partii, jeden pracuje szybciej, drugi pracuje wolniej. Po to jest tak zwana e, zmienna PWM1 config. Zobaczmy sobie na samej górze, że e, zobaczcie, jaka jest różnica między jednym a drugim e, kołem przy. Tej konfiguracji tego hardcara dokładnie. E, o, aktualnie tu jest 00. Dobra, zwracam honor. Tu akurat jest 00, ale mam innego hardcara. E, pokażę Wam go. E, to jest ten hardcar e, i. On ma coś takiego, że niby ma dwa silniki z tej samej partii, ale okazuje się, że na jednym trzeba dać na przykład minus 10 dla pwm -a, na drugim jest 0 i dopiero wtedy pojazd jedzie prosto do y, przodu. No ale akurat mówię, przy tej, przy tej aktualnie y, sztuce jest 0, jeżeli chodzi o y, silniki, o ich czułość, o pracę taką samą. Dobra, wracam do tego fragmentu. Więc może troszkę zagmatwany ten kod dla was. Jeżeli ten kod będzie za bardzo dla Was zagmatwany, to proszę o informację, a nagram drugą część tego filmu, gdzie wyjaśnię wam jakiś prościejszy kody odbiornika. Dobrze, następnie mamy odczyt X, czyli czy mamy skręcać, jadąc do przodu, czy mamy skręcać, czy nie mamy skręcać. No i tutaj tak naprawdę w moim przykładzie jest w ten sposób, że po prostu te nasze PWM się będzie zmniejszało, bo więc będzie on jechał do przodu i lekko zakręcał, a jeżeli chodzi o takie zatrzymanie się w miejscu i skręt lewo, prawo, to będzie później. Analogicznie mamy z jazdą do tyłu, bo tutaj pracuję na PWM-ach, Pierwszego i drugiego silnika, i dzięki tym PWM-om on właśnie będzie jechał do tyłu i skręcał w lewo, będzie jechał do tyłu i skręcał w prawo. I to ja wiem z naszych komen, y, ta ży, tutaj sobie zawartych. Y, dobrze, jeżeli chodzi o takie zatrzymanie się i skręt w lewo, to mamy tu taki bardzo prosty fragment kodu, że jeżeli tylko X lewy y, będzie większy od 650, no to. Przekonwertowuję to w prosty sposób na wartość od 0 do 255, ustawiam sobie te moje PWM, -y, no i wykorzystuję zmienną w lewo, tak i analogicznie, z, jeżeli nasz x będzie y, w prawo skierowany, czyli coś będzie w prawo skierowany, y, sprawdzam sobie czy ta wartość odczytana jest mniejsza od 350, no i wtedy. Konwertuję i skręcam w prawo. Pamiętajcie, że zawsze powinna być funkcja zerowanie, która zatrzyma naszego robota, jeżeli po prostu joysticki trafią do pozycji 00. A pozycja 00 w moim przypadku jest to pozycja między wartością odczytaną z pilota powyżej 350, a poniżej 650. To jest taki yy, bufor, że między. Takim odchyłem joysticka nic się z tym pojazdem nie dzieje. Jeżeli chodzi o same uruchamianie silników, już pokazuję ten fragment kodu, ale o uruchamianiu silników już mówiliśmy. To widzimy, że po prostu wysyłamy na piny sterujące kierunkiem obrotu silnika albo stan niski, albo wysoki. Tak, Tu mamy silnik pierwszy. Tu mamy silnik drugi. No i odwrotnością tyłu jest jazda do przodu. Tu mamy w lewo. Odwrotnością lewo jest jazda w prawo. Tu potem mamy jakieś tam inne funkcje dotyczące hardka ra. Dobrze! Wow, mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałem Wam przekazać. I naprawdę, jeżeli uważacie, że to jest dla Was za trudne i chcielibyście jakiś prostszy kod odbiornika, abym Wam go omówił, dajcie znać w komentarzach. A za jakiś czas taki materiał zapewne pojawi się na kanale. To tyle. Zachęcam łapka w górę, komentarz, udostępnienie. Ja się żegnam. Życząc wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności, kiedy ten film widzicie. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!